Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w przygotowaniu do próby statycznej zginania. Będziemy przeprowadzać próbę zginania na dwóch beleczkach wykonanych ze sklejki drewnianej. Co musimy zrobić na początku? Oczywiście, nie mogłoby być inaczej, musimy zdjąć wymiary geometryczne. Tylko bardzo ważne jest, aby zadać sobie pytanie, które wymiary będą nam niezbędne do wyliczenia w przyszłości parametrów istotnych pod kątem analizy zginania. Nasze wymiary będziemy ściągać za pomocą słów miarki elektronicznej, którą zerujemy, sprawdzamy jednostki i wpisujemy niepewność 0,01 mm. Dla słów miarki, jednostki zresztą mamy w tabeli, dla słów miarki elektronicznej. Z czujnika zegarowego tym razem nie będziemy korzystać, więc wykreślamy sobie tutaj tę pozycję. Do linijki, do pomiaru ugięcia oraz maszyny wytrzymałościowej przejdziemy w następnej kolejności. Będziemy badać dwie próbki, każdą z nich w innym schemacie obciążenia. Zapiszę sobie. Pierwsza próbka, 3 i w skrócie napiszę punktowy, trójpunktowy schemat statyczny. W dalszej części pokażemy sobie, co to znaczy ten trójpunktowy schemat obciążenia. Które wymiary tej beleczki będą nas interesowały? Na pewno nie będzie to cała długość belki. Tego wymiaru nie ściągamy, nie będzie on dla nas istotny. Za to istotne będą wymiary przekroju poprzecznego. W przyszłości nasza próbka względem obciążenia będzie ułożona tym swoim większym przekrojem poprzecznym do obciążenia, które będzie działało, może jeszcze od tej strony pokażę. Oczywiście będzie działało od góry, ale będzie działało właśnie na ten większy przekrój poprzeczny. W związku z tym nas interesuje zdjęcie tych dwóch wymiarów, które nazwaliśmy sobie wysokością i szerokością. Wysokość w stosunku do kierunku obciążenia, to będzie ten wymiar po kierunku obciążenia, mniejszy wymiar. Tak, jeszcze raz się upewniam, tu coś mi się mogło nie wyzerować. Jeszcze oczywiście zależy to od siły docisku. Staram się, aby to było albo na luzie, albo na takim samym docisku. OK. I dokonuję pomiaru, powiedziałam, wysokości. Znowu możemy to zrobić w trzech miejscach. Ja zrobię to w jednym ze względu na długość tego tutoriala. 17,56 mm. Wpisuję do tabeli 17,56 dla próbki pierwszej oraz wymiar, który nazwaliśmy sobie tutaj szerokością i będzie to około 58,35. Staram się zawsze, aby trzymać suwmiarkę prostopadle do ścianek, aby ona mi gdzieś nie uciekała pod kątem, aby ten mój pomiar był poprawnie wykonany. Oczywiście, czy ja ją mam po środku, czy troszeczkę przesuniętą ku krawędziom, jest to sklejka, więc te wymiary mogą być delikatnie różne. OK, niech będzie 58,34. Na tym stanęło 58,34. Dokładnie te same, czy analogiczne pomiary ściągamy dla próbki numer 2. Próbka numer 2 będzie badana w schemacie czteropunktowym obciążenia, więc tak sobie ją oznaczę, dwójka. Aby na pewno później po przyjściu do domu, czasami odczekaniu nawet kilku dni, nie pomyliło nam się przy obróbce pomiarów, przy wyliczaniu parametrów, którą próbkę badaliśmy, którym schematem. To jest niezwykle istotne przy próbie zginania. Dobrze, przystępujemy do pomiarów.
Jeżeli chciałabym być bardziej precyzyjna, po raz kolejny mogłabym wykonać te pomiary w kilku miejscach, na przykład w 3 albo w 5. Widzimy, że one mogą się troszeczkę tutaj różnić i następnie wyciągnąć z tego średnią wartość. Około 56 to jest szerokość próbki drugiej, 58 szerokość próbki pierwszej. Próbki mamy pomierzone. W tym ćwiczeniu będzie nas interesować zdjęcie siły niszczącej, a także odczytanie tak zwanej strzałki ugięcia. Tak jak wspomniałam, będziemy badać próbkę w 2 schematach obciążenia. Każdą próbkę w innym schemacie. I teraz pokażemy sobie, czym jest schemat trójpunktowy, a czym jest schemat czteropunktowy. W tym celu mamy przygotowane 2 nadpory pojedynczą oraz podwójną, dosyć ciężką. Zaczniemy sobie od tej pojedynczej, ponieważ naszą pierwszą próbkę chcieliśmy badać w schemacie trójpunktowym. Popatrzmy teraz na maszynę wytrzymałościową. To jest docelowa maszyna, którą będziemy wykorzystywać do przeprowadzenia tego badania. Nadporę mocujemy do górnej płyty w przeznaczonym do tego otworze. Tutaj mam również takie niewielkie wgłębienie. Oczywiście muszę mieć odkręconą śrubę zabezpieczającą, a następnie muszę ją dokręcić odpowiednio dużą siłą. I już tutaj zarysowuje nam się idea schematu trójpunktowego. To są nasze 2 podpory i 1 nadpora. Włożę tutaj pomiędzy naszą próbkę do badania. Staram się to zrobić tak, żeby była ona na środku, żeby tyle samo wystawała z jednej i z drugiej strony. I to jest przyczyna, dla której nie zdejmowaliśmy długości całej próbki, ponieważ nas interesuje rozstaw pomiędzy podporami i w którym miejscu mamy nadporę. Jeżeli się Państwo tutaj przyjrzycie, pod podporami mamy podziałkę w milimetrach wyskalowaną i tutaj pewnie na kamerze będzie to może mniej widoczne, ale uwierzcie mi Państwo na słowo, mamy 200 i 200. To nie oznacza, że mamy tutaj 400 mm, nie. Ta maszyna jest skonstruowana w ten sposób, że jeżeli chcemy mieć odległość na przykład 200 mm pomiędzy podporami, to dokładnie na takich wartościach mamy ustawić jedną i drugą podporę. Czyli to jest 200 mm. Zapamiętajmy to sobie, ponieważ to będzie nasze L0, które wpiszemy do naszej tabeli za chwileczkę. No i nadpora dokładnie po środku, czyli 200 podzielone przez 2, odległość 100 z jednej strony i odległość 100 z drugiej strony. Narysujemy sobie w przyszłości, na pewno w sprawozdaniu powinien się znaleźć rysunek schematu statycznego, którym badaliśmy daną próbkę. Teraz przejdźmy sobie do zdjęcia tej nadpory i pokażemy sobie, jak wygląda schemat czteropunktowy. W tym przypadku dobrze by było, abyśmy nie byli sami w laboratorium. Generalnie ze względów bezpieczeństwa zawsze powinien nam ktoś towarzyszyć. Ja również tutaj nie jestem sama, ale chciałabym sobie sama poradzić z włożeniem tej nadpory. Udało mi się, dokręcam śrubę i delikatnie odpuszczam. Bardzo dobrze jest, jeżeli robią to 2 osoby. Jedna trzyma, druga dokręca.
Widzimy, że tutaj mam za małą odległość, więc przesunę sobie maszynę. A w zasadzie nie całą maszynę, tylko płytę dolną. Włożę próbkę drugą do badania w schemacie czteropunktowym, znowu po środku. Odległość pomiędzy podporami nie zmieniła się, 200 mm. To jest nasze L0, pamiętajmy. Schemat czteropunktowy, ponieważ dwie podpory i dwie nadpory. Będzie nas tutaj interesować odległość pomiędzy tymi nadporami. I tutaj, jeżeli się przyjrzymy, mamy 100 i 100. I to będzie nasza odległość, którą nazwiemy sobie L1, 100 mm. Jest jeszcze jedna odległość, która nas będzie interesować, a mianowicie odległość pomiędzy nadporą i podporą. Tutaj mamy w pełni symetryczny układ, a więc jeżeli od L0, 200, odejmiemy L1, 100, to zostaje nam 100, podzielimy przez 2, czyli tu powinniśmy mieć po 50 mm i jest to nasze L2, 50 mm. Te wielkości wpisujemy sobie do przygotowanej tabeli. Schemat trójpunktowy L0, pamiętamy, to było nasze 200 mm. Schemat czteropunktowy, 200 między podporami zostało, L1, czyli odległość między nadporami 100 oraz L2, 50. Te rozstawy mogą się zmieniać, możemy sobie nimi sterować. My przebadamy próbkę dokładnie w takim układzie. I teraz jesteśmy już prawie gotowi do badania wytrzymałości na zginanie. Jeszcze jeden parametr nam się tutaj przyda. Poza odczytywaniem w przyszłości starczy siły maksymalnej, niszczącej, na podstawie której będziemy wyznaczać wytrzymałość na zginanie, będziemy także określać tak zwaną strzałkę ugięcia, czyli o ile maksymalnie ugnie nam się ta próbka w wyniku obciążenia jej górną płytą. Do tego służy nam ta linijka i również potrzebujemy określić sobie niepewność pomiaru. To jest standardowa linijka, jeżeli się Państwo przyjrzycie, dokładnie wyskalowana, tak jak biurowe linijki, tylko tutaj mamy 10 zamiast 1 cm, 10 mm, czyli jedna nasza podziałka to jest po prostu 1 mm. I z taką dokładnością jesteśmy w stanie zmierzyć sobie to ugięcie. Na razie tego nie będę robić, ale kiedy dosunę płytę górną do próbki, ustawię sobie tutaj na tym wskaźniku, takim wyżłobionym, najlepiej na 100 mm. Dlaczego na 100, a nie na 0? Ponieważ to ugięcie będzie mierzone jakby w przeciwną stronę. Czyli moja początkowa wartość to będzie na przykład 100 mm, a końcowa to będzie na przykład 92. W związku z tym podziałka będzie nam się przesuwać w dół. Musimy być na to przygotowani. Parametrami, które będą nas tutaj interesować, są dwa wskaźniki wynikające z geometrii mas, świetnie Państwu znanej. Pierwszy wskaźnik jest to moment bezwładności względem osi obojętnej. O tym więcej w materiale teoretycznym. A drugi wskaźnik, który jest bardzo istotny przy zginaniu, a który kompletnie nie zależy od tego, jaki my materiał badamy, czy jest to drewno, sklejka, a może byłaby to cegła, a może jakaś beleczka betonowa, będzie tak zwany wskaźnik wytrzymałości na zginanie. I ten wskaźnik wytrzymałości na zginanie wynika właśnie z wymiarów przekroju poprzecznego, z tego, jaki mamy kształt, jakie tu są wymiary oraz z tego, w jaki sposób nasza beleczka jest obciążana, czyli kierunek obciążenia w stosunku do przekroju. Tak bądź tak. My będziemy badać w ten sposób, tak jak sobie już powiedzieliśmy.
Jesteśmy gotowi. Zapraszam Państwa do drugiej części statycznej próby wytrzymałości na zginanie. Do zobaczenia. Dziękuję.